Drodzy bracia, żeby nie przedłużać, naprawdę ze wzruszeniem dziękujemy za te życzenia, za kwiaty, ale nade wszystko za modlitwę, za to, że zapewniacie o tej modlitwie, bo ona dzisiaj jest najważniejsza i najbardziej potrzebna. Więc w imieniu nas trzech solenizantów dziękujemy. To są imieniny, a ja tylko słowo takiego pożegnania, podziękowania, bo już nie jestem prowincjałem, to się dokonało 27 maja. Od 27 maja już nie jestem prowincjałem, więc nie mogę decydować i tak dalej o prowincji. Jest to taki moment, kiedy takie dotknięcie trochę śmierci, bo człowiek ma jeszcze jakieś plany, jeszcze coś tam by chciał zrobić, dokończyć i tak dalej, w pewnym momencie mówi kapituła nie. No już człowiek nic nie zrobi. Więc pragnę wam podziękować za to wspólne tworzenie tego dobra. I przede wszystkim, no, my jesteśmy jako bracia słabi, ale to jest najważniejsze, umieliśmy odczytywać wolę Bożą, że umieliśmy rzeczywiście starać się przynajmniej jakoś po ludzku ułomnie, ale tę wolę Bożą wypełniać. I chyba poprzez to te nasze wspólnoty funkcjonują, poprzez to tyle dobra się dzieje w tych naszych wspólnotach, w tych wszystkich dziełach, które prowadzimy jako prowincja. I za to naprawdę dzisiaj jestem ogromnie Panu Bogu wdzięczny i myślę, że to dzieło dalej będzie kontynuowane. Pragnę podziękować współbraciom, moim prowincjałom z Warszawy, z Krakowa za te 7 lat naprawdę pięknej pracy i w Federacji CEO, potem FEMO i na płaszczyźnie wspólnego seminarium, na płaszczyźnie wspólnych zadań. Myślę, że dobry kawałek takiej dobrej roboty żeśmy zrobili, bo się naprawdę wiele udało, nawet i w tej płaszczyźnie całego zakonu, to co w konstytucjach i w statutach i tak dalej, więc to jest naprawdę, mamy za co Panu Bogu również dziękować. Dziękuję seminarium za tę współpracę. Pragnę podziękować moim współpracownikom z defintorium poprzedniego i obecnego, tym, którzy musieli znosić i te radości i trudne momenty i tak dalej w minionej kadencji, w tej obecnej. Bardzo wam dziękuję za tą pracę, za to zaangażowanie na rzecz całej prowincji. Wszystkim odpowiedzialnym za dzieła, do Zgwardynowie za tą przepiękną współpracę, która się tak naprawdę układała. Ja nie miałem problemu z tym, żeby przyjechać do klasztoru, że boję się, że ktoś mi tam coś powie, że nie tak jest i tak dalej, i tak dalej. Bo rzeczywiście ta życzliwość była ogromna i z tego się cieszę. Cieszę się również z tego, że bardzo chętnie przyjeżdżaliście do Gdańska, że nie było problemu, żeby przyjechać, żeby tutaj pobyć, chociażby na kawę i tak dalej, bo jest to nasz dom i za to Panu Bogu dziękuję, za tą atmosferę, która w tej prowincji jest taka radosna i tak dalej i za to, że to morze trzymamy, to morze nasze morze, którego chcemy wiernie strzec i oby tak było. Bardzo wam, bardzo naprawdę dziękuję za to dobro, które wspólnie tworzyliśmy. Ja byłem tylko narzędziem, małym narzędziem w rękach Pana Boga i tylko tyle. Taka moja rola, nic nadzwyczajnego. Teraz wiadomo, no, z tej perspektywy Rzymu myślę, że dalej te nasze interesy Polski i naszych prowincji myślę, że będą w jakiś sposób tam realizowane i tak dalej, bo widocznie po to też Pan Bóg wybiera, żeby w jakiś sposób też pomagać. Na razie dwóch idzie z naszej prowincji, ale pójdzie jeszcze z innych, tego nie wiadomo, bo w sierpniu jest defintorium generalne i będą sekretariaty obstawiane, więc to się jeszcze nie skończyło, to dopiero początek. Więc drodzy bracia, jedno, co przestrzegałem poprzez te 7 lat, że nigdy Panu Bóg, jeżeli prosił o coś, nie powiedziałem nie. Jeżeli prosił ktoś do Niemiec, prosił gdzieś tam na misję, nie miałem odwagi powiedzieć nie. Bo jednak musimy się tego uczyć, że Pan Bóg hojnego dawcę wynagradza. Może nie byliśmy aż tak hojni, bo mamy małą liczbę braci, ale popatrzcie, przez te wszystkie lata nie brakowało nigdzie braci, którzy podjęliby jakieś zadanie. I to jest ogromna radość. Tak samo popatrzcie ten dom tutaj świętego Maksymiliana, te rekolekcje, które się tutaj odbywają cały czas i tak dalej, i tak dalej. Widać, że rzeczywiście Pan Bóg błogosławi, oby to było podtrzymywane. Ojcu Tomaszowi, który zawsze tak mówił, że wikariusz to vir inutilis, a teraz się okazuje, że jest bardzo utilis. Spadło to na niego jak grom z jasnego nieba, zwłaszcza, że musiał zostawić prowincję i przyjechać na kapitułę, ponieważ inaczej prowincja straciłaby głos, więc przyjechał jako już wikariusz pełniący obowiązki.
na kapitule i tak to pewnie sobie w głowie układał, ale myślę, że spokojnie jakoś doprowadzi prowincję do kapituły, która będzie w marcu. Jak już wiecie, z pewnością już we wrześniu będzie ogłoszona przez generała. Pójdą te listy wyborcze i wybory prowincjała jeszcze w tym roku i tak dalej, jest na pewno wiele tych wydarzeń. Niech tu Duch Święty działa, niech też oświeca. I proszę bracia, współpracujcie z ojcem Tomaszem, żeby to dobro było kontynuowane, żeby było dalej rozwijane. I te dzieła, które żeśmy trochę rozgrzebali, żeby można było zrealizować do końca, jeżeli będzie taka wola Boża, bo przecież o to chodzi. Jeszcze raz z całego serca wam dziękuję. Naprawdę z ogromną przyjemnością, to już kiedyś mówiłem, było mi kierować tą prowincją. To był dla mnie ogromny zaszczyt, mimo tych wszystkich również i problemów, i trudności. Przepraszam również za to, co z mojej strony było nie tak, bo nikt nie jest doskonały i to też tego doświadczyłem, że nie wszystkie decyzje były doskonałe, że nie wszystkie może rozwiązania były takie słuszne, jakie powinny być według tej woli Bożej, ale jestem tylko człowiekiem i za te moje ludzkie ułomności z tego serca przepraszam. Bardzo dziękuję wam za tę dzisiejszą obecność, za modlitwę. Dziękujemy wam za to, że jesteście. Dziękuję tutaj przedstawicielom franciszkańskich zakonów świeckiego z różnych miejsc tutaj w Gdańsku. Bardzo dziękuję siostrom, palotynkom, szczególnie za tę modlitwę, za tę duchową więź. Wam drodzy, z którymi się tu spotykaliśmy, może nie aż tak często, ale w niedzielę, jak był moment, że była możliwość odprawienia mszy świętej tutaj, to spotkanie było. Bardzo dziękuję również parafianom z Gdyni za tą obecność tutaj dzisiaj, za tę modlitwę. Wam wszystkim, drodzy, i młodzieży, i pracownikom domu pojednania spotkań, naprawdę z tego serca dziękujemy. Bardzo dziękuję klerykom z Krakowa, którzy taką piękną asystę tutaj dzisiaj przygotowali. Dziękuję duszpasterstwu akademickiemu, pani organistce. Nie mówię, że się żegnamy, bo ja myślę, że ja wrócę do prowincji. Myślę, że mnie przyjmiecie i nie zapomniecie o mnie. Ja zapraszam do Rzymu. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, to jak najbardziej zapraszam. Bazylika 12 apostołów, wiemy, blisko Koloseum i tak dalej. Więc gdyby ktoś tam się gdzieś zagubił w tym Rzymie, to pukajcie, zawsze będzie ta możliwość. I oczywiście tak generał, jak ja mówię, jesteśmy dyspozycyjni. Gdyby trzeba było gdzieś przyjechać, to jak najbardziej te wszystkie zaproszenia będą uwzględniane, więc jesteśmy otwarci, bo po to jesteśmy, żeby być dla braci i dla zakonu. Jeszcze raz Bóg zapłać i niech Pan nam błogosławi. Pan z wami. Pan niech was błogosławi, niech was strzeże. Niech obróci ku wam twarz swoją, obdarzy was pokojem. Niech obróci ku wam oblicze swoje, niech was obdarzy swoją łaską. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.